Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Targi Frankfurt 2017. Jesteśmy na stanowisku MC2 Audio albo MC Kwadrat. Mamy dzisiaj do zaprezentowania Wam dwa wzmacniacze. Jeden to jest wzmacniacz, tutaj ten górny, to normalny czterokanałowy wzmacniacz, który zarówno posiada w sobie wejścia analogowe, jak i wejście Dante, ale to jest wzmacniacz, który jest takim wzmacniaczem troszeczkę pomocniczym, a zaraz się dowiecie dlaczego. Istnieje on w czterech konfiguracjach, od tak naprawdę 4x1000 W aż do 2x4500 W, jeżeli chodzi o Delta 120. Pod spodem za to znajduje się urządzenie, o którym chciałbym Wam powiedzieć troszkę więcej. Jest to wzmacniacz, który występuje w dwóch odmianach, czyli Delta 80 DSP i Delta 100 DSP. No i tutaj w zależności od, czy to jest 80 czy 120, ma możliwość obsługi bądź 4x po 2000 W na kanał, bądź 4x po 3000 W na kanał. Czym ten wzmacniacz się różni? No, jak już sama nazwa wskazuje, posiada na swoim pokładzie cały układ DSP. I teraz polega on na tym, że jest to układ ośmiokanałowy, czyli ta końcówka jest w stanie obsłużyć cztery kanały wewnętrznego wzmacniacza, który znajduje się tutaj w tej końcówce, ale oprócz tego ma jeszcze cztery wyjścia na zewnętrznego rodzaju różnego inne wzmacniacze, które na przykład DSP nie posiadają, na przykład z poprzednich serii. Jakie mamy właściwości i możliwości tego wzmacniacza? Oczywiście jest on w pełni sterowalny za pośrednictwem zarówno wbudowanego we przedni panel USB, zarówno przez portu RS-owego, jak i oczywiście za pośrednictwem obsługi LAN czy Wi-Fi. Do tego celu służy aplikacja oczywiście na komputer i jeszcze dodatkowo pomocnicza aplikacja, którą możemy sobie zainstalować na urządzeniu mobilnym. Na tym urządzeniu mobilnym jesteśmy w stanie obsługiwać grupy. Ten system umożliwia nam tworzenie grup głośników. Jesteśmy w stanie tutaj matrycować całą gamę urządzeń, bo to jest aż do 32 grup, czyli jeżeli będziemy operować na tym systemie na przykład na osobno na frontach, frontfilach, outfilach, jakichś głośnikach strefowych, wiadomo o tym, że kontrola tych głośników przez pojedyncze potencjometry będzie dla nas bardzo trudna, więc system daje nam możliwość pogrupowania tych urządzeń, dopasowania ich głośności, żeby globalnie można było na tym pracować. Oczywiście w momencie, kiedy jest tych wzmacniaczy coraz więcej, tych kanałów jest coraz więcej, obsługa ta właśnie przez grupy staje się niesamowicie ważna. Program oferuje nam też możliwość zaimplementowania różnego rodzaju filtrów od Butterwortha, Liquidza i innych, które widzimy na ekranie. Możliwość zmiany nachylenia również jest niesamowicie ważna. Istnieją również filtry dolno-górno-zaporowe do ustawiania różnego rodzaju charakterystyk, filtry zmieniające nam, że tak powiem, i kształtujące to brzmienie tego całego zestawu. Również mamy dostęp za pośrednictwem różnych otwieralnych okienek do głośności poszczególnych stref. Jak widzimy więc, firma MC Kwadrat Audio dostarcza nam zupełnie nowych wzmacniaczy z nowymi funkcjonalnościami, które myślę, że przydadzą się nam w momencie, kiedy będziemy chcieli obsługiwać dość duże systemy. Jeżeli dodam jeszcze na koniec, że oczywiście Dante Spoken Here, czyli oczywiście wzmacniacz zarówno jeden, jak i drugi pracuje w technologii Dante, posiada ośmiokanałowy interfejs Dante, to myślę, że to będzie już uzupełnieniem, taką wisienką na torcie. Zresztą na targach tych bardzo popularne jest właśnie ta tabliczka Dante Spoken Here, dlatego że wszyscy jakby dążą do tego, żeby należeć do tej wspólnej rodziny Dante i aby móc, że tak powiem, korzystać z różnego rodzaju funkcjonalności, które ta sieć daje. Dla portalu nagłośnieniowego z targu we Frankfurcie, Bolesław Szol, dziękuję bardzo.